Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Witek Łukaszewski. Jestem gitarzystą i pisarzem. I dzisiaj gram promocję mojej książki o pierwszej powieści na świecie, o grupie Led Zeppelin, Schodami do nieba. Zapraszam wszystkich na ten nasz krótki koncert i prezentację. I oczywiście pozdrawiam wszystkich mieszkańców Empiku, zgromadzonych tłumnie w Empiku Junior na Marszałkowskiej. Keep rocking! Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell from fear, from a coast to rail? Smile for the very sail. Do you think you could tell? Kiedy wpadłeś na pomysł, kiedy zrodziła się ta myśl napisania takiego dzieła o zespole Led Zeppelin? Jak tylko się urodziłem, postanowiłem napisać tę książkę. A tak poważnie, w 2001, kiedy minęły 3 lata od czasu, kiedy spotkałem Jimmy'ego Page'a, postanowiłem napisać powieść, ponieważ ich życie było tak cudownie, wręcz nadaje się na prawdziwy scenariusz filmowy, a nawet na film gangsterski, bym powiedział. I wish you were here. We just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, rolling over the same old ground. But can we find the same old fears? I wish you were here. Przyjechałem dzisiaj do Empiku właśnie specjalnie z Poznania na koncert pana Witka Łukaszewskiego. Bardzo mi się podoba ta książka, zdobyłam, moi drodzy, autograf i oczywiście wszystkim polecam i zapraszam. Koncert był bardzo fajny, ludzie bardzo mili, sympatyczni i oczywiście tańce jak najbardziej. Koncert dzisiejszy bardzo mi się podobał. Cieszę się, że mogę zobaczyć 2 z 3 moich ulubionych gitarzystów polskich na jednej scenie. I cieszę się również, że udało mi się wygrać koszulkę oryginalną zespołu i zdobyć podpisy na niej. Obserwuję Witka Łukaszewskiego już ponad 20 lat. Pamiętam jego festiwale w Kościanie. To były na pewno najlepsze festiwale muzyczne w ogóle w Polsce. Atmosfera, która im towarzyszyła. Witek jest niesamowitym gitarzystą, artystą, a także człowiekiem. Także zawsze, ilekroć przyjeżdża do Warszawy, a rzadko przyjeżdża, to uczestniczę w tych koncertach, bo to jest naprawdę duża uczta. Jest fantastyczne. Było super.